wspieraj mnie na patronite.pl, Aquadaro, link w opisie. Pod filmem. 53 dzień od urodzenia młodych paletek Red Melon. Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale, ja jestem Aquadaro i dzisiaj nagrałem wam filmik o moich młodych paletkach. Dawno nie było update'u, więc postanowiłem wam nagrać, jak już tu mamy prawie 2 miesiące, odkąd te paletki w ogóle się urodziły. Także tak one się prezentują. Ogólnie są teraz w dwóch zbiornikach. Zacznijmy od tego, że po przeliczeniu mniej więcej tych rybek, no to wyszło na to, że urodziło mi się jakieś około 140 rybek. Więc tak, w tym początkowym akwarium padło około 10 sztuk, gdyż były tam problemy, ale jak mogliście zobaczyć w początkowych filmach. Postanowiłem je dosyć szybko zabrać do większych zbiorników, oddzielić od rodziców i to było bodajże chyba po 18 dniach, z tego co pamiętam. I taki był ostatni update tak jakby tych paletek. No i już minęło chyba z miesiąc czasu. No i teraz wam postanowiłem w końcu znowuż nagrać, jak to się prezentuje. Tutaj podmieniłem wodę, one się tak skupiły między sobą, trochę się poprzestraszały. Podmieniłem wodę ze względu na to, żeby ściągnąć trochę tego syfu, co tam był. No i tak to wygląda. Tutaj wam prezentuję, był prezentowany jeden zbiornik, teraz macie drugi zbiornik. Ogólnie to Artemium już praktycznie przestaje karmić, gdyż rybki podrosły. W tym pierwszym zbiorniku są takie większe okazy. W tym drugim jest trochę tak pomieszane, gdyż musiałem tak mniej więcej rozdzielić po połowie. Jeśli chodzi o ten, o właśnie zbiornik, co jest, no to tutaj też trochę miałem problem. Trochę, jak wiecie, zakupiłem nowe filtry Aquanowy. One dopiero zaczynają funkcjonować. Dopiero minął tydzień, także trochę już coś zaczynają działać, bo ja tutaj straszną dużą ilość bakterii z firmy Azo wlewam. Co podmiankę zrobię, no to dolewam i jest dobrze. No ale tak to teraz zaprezentuję wam, jak tutaj karmię Artemium. No wiadomo, te większe ryby już tak niechętnie to łykają, dlatego że to ich, jest dla nich za małe pożywienie, ale takie uzupełniające. Jeszcze troszkę im podaję. One już są przystosowane tak jakby na parametry wody kranowej, czyli w moim kranie płynie woda tak jakby pH 7,2, 7,3, coś takiego pokazuje test GBL-a kropelkowy. Jeśli chodzi o GH, no to jest koło 10 i KH jest tak 5-6. I takie już przystosowałem, także one już w pełni są na wodzie kranowej. I przewodność wody tej, którą mam w kranie, no to jest jakieś około 600 mikrosiemensów. No a przy rozrodzie, no to były całkiem inne parametry, ale to już wcześniej wspominałem. Także widzicie, trochę tam łapią tego, ale zobaczycie właśnie pod koniec filmu, jak reagują na tego miksa, co ja zrobiłem w ogóle dorosłym paletkom, no ale stwierdziłem, że one rosną i po prostu nie jestem w stanie ich wykarmić, tylko samą Artemią. Teraz tutaj do tych trochę mniejszych niektórych sztuk i są tutaj też duże, no zobaczycie jak one teraz zareagują, no ale tutaj już bardziej takie są podatne, bo tutaj trochę mniej też wody im podmieniłem, trochę mniej je nastraszyłem, bo mniej syfu musiałem zebrać z dna. No i zobaczycie za chwilę. Ogólnie to tutaj jeszcze pracują filtry gąbkowe, trochę wspomagają, a oprócz tego do tego właśnie akwarium tutaj, co jest na samym dole, musiałem się wspomóc z dużego akwarium 450 litrów Unimaxem 500, dlatego że no było źle, było źle z NO2 i to było strasznie źle, podmiany nic nie pomagały, już nie wiedziałem co zrobić, wyciągnąłem ten filtr z mojej 450, zostawiłem tam fluwala 6 tylko i tutaj dodatkową filtrację, gdyż ten filtr był trochę bardziej zapuszczony, bo jakiś miesiąc temu go bodajże czyściłem, także trochę pomógł, ale była sytuacja taka, że on chodził tu dobę, nie było żadnych zgonów tak jakby, no to myślę, no to poprawię trochę tym na górze, nie, bo tam też jest masakra.
Przełożyłem, minęło może z 8 godzin i z powrotem NO2 jak pizło. No to w ciągu doby wypisało mi się tutaj z 8 rybek, takich najsłabszych. No ale teraz już jest w miarę dobrze. Tutaj na dole mam NO2 na poziomie 0,1, więc prawie już jest dobrze według testu GBL-a, a na górze no jest trochę więcej, tam jest jakieś 0,3, no ale wiecie, tutaj jest gdzieś koło, w każdym akwarium jest koło 60 teraz rybek, no troszkę straciłem, no ale wiadomo, nie wiedziałem, że to tak się szybko potoczy. Jakbym przewidział to, to bym dużo wcześniej zakupił filtry. Jeśli chodzi o te filtry, no to pracują dobrze, nic nie przecieka i tak dalej, nic się nie dzieje, bo w wcześniejszych komentarzach słyszałem, że mieli z nimi różne przeboje. U mnie na szczęście mam 3 filtry i wszystko działa na razie elegancko i coraz bardziej zaczynają właśnie tam bakterie się namnażać i oczyszczać tą wodę. Jeśli rybki jeszcze podrosną, no to jestem jeszcze przygotowany, że jeszcze jedno takie większe akwarium mam, też ponad 100 litrów, bo ono jest, nie jest za wysokie, ale jest szerokie na 45 i 82 cm ma długości, więc powinno to wystarczyć. To po prostu jeszcze tam rozdzielę, żeby było w każdym na przykład po 40 rybek, no ale zobaczymy, czy filtry dadzą radę. Jeżeli dadzą radę, no to spoko, na razie zostawię w dwóch. Jeśli chodzi o kolejne rozmnażanie, no to trochę mi teraz już nie idzie, chyba mi się za pierwszym razem pofarciło, musiałem się dobrze wstrzelić w parametry. Przydałby się test tak jakby cyfrowy pomiar pH, gdyż jeśli chodzi o kropelkowy, no to nie mogę się idealnie tak jakby wstrzelić i było parę razy, że ta para mi jeszcze złożyła ikres 3 razy. Ale po prostu wyszło z tej ikry tylko kilkanaście sztuk, żyło trochę, ale kompletnie olały to za mało rybek i po prostu tak to wyszło. No to teraz można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, no to jest pierwszy dzień, nie wiem czy mi się w ogóle uda, ale mniej więcej mi to wygląda podobnie tak jak miałem za pierwszym razem, ale zrobiłem tak, wyłowiłem ryby, tą parę na trochę czasu do ogólnego, sobie rozprostowałem tak jakby kości, wyczyściłem całkowicie akwarium, wlałem trochę dojrzałej wody i resztę RO i ustawiłem tam w miarę parametry i zobaczymy, czy teraz coś wyjdzie. No troszkę tam ikry się tak jakby zepsuło, no ale zobaczymy, czy będzie dalej się psuć, bo może być tak, że nie wiem, samiec może nie zapłodnił albo po prostu coś z tymi jajeczkami jest nie tak, no ale w ciągu 2-3 dni będę wiedział, czy coś z tego będzie. Jeżeli nie, no to trudno. No nie wiem, może w końcu się wszczelę, co nie? A w ogóle to w książce pisze, że żeby co jakiś czas na przykład podmieniać samcowi samicę i tak dalej, no to zrobiłem jeden taki teścik, zostawiłem samicę, wrzuciłem samicę z tym samcem, który w ogólnym tak jakby niby trochę zainteresowanie ją, zainteresowany nią był, ale guzik to dało, nic się nie działo, wywaliłem tą samicę, włożyłem z powrotem tą samą i co się okazało, na drugi dzień złożyły ikrę i zobaczymy, co będzie dalej, nie? No i ogólnie to się trochę rozgadałem o tamtych sytuacji w ogóle i nie powiedziałem wam, że wrzuciłem tego miksa i popatrzcie, jak te ryby, tutaj jest około 60 sztuk, może tego tak nie widać, ale naprawdę było jak przeławiałem, jedna mi tylko powiedzmy, że zdechła ze względu na to, że nie wiem, podskoczyła, za dużo wody było i ja ją przycisnąłem tak jakby szybą nakrywową i nie zauważyłem tego. No i zrobił się z niej placek, no trudno, ale taka ładna sztuka już była. Te rybki mają, podejrzewam, że tak na moje oko wygląda, że gdzieś koło 3 cm. Dobra, co miałem powiedzieć? Aha, tego miksa rozwalałem tak jakby 2 godziny. No niestety aż tak dobrze nie przemieliłem tego mięsa, bo nie spodziewałem się, że tak szybko będę musiał, że będę miał i będę karmił te ryby. Więc ja to przygotowałem dla większych, a większe sobie w ogólnym lepiej radzą, no ale dokarmiam tym
Znaczy karmię. To jest główny, tak jakby teraz ich źródło jedzenia, bo po prostu ryby rosną i potrzebują cały czas jeść. One są cały czas po prostu głodne. Ja muszę kilka razy dziennie je karmić i tak dalej, i nawet nie odpuszczam tego, żeby gdzieś między 4 a 5 rano je nakarmić, bo za długa przerwa by była i tak dalej. No to jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Miło by było, jakby nowi, którzy to oglądają, zasubskrybowali mój kanał. Tam pod spodem jest przycisk do subskrypcji. Twój czerwony przycisk musi zmienić na szary. I zostawcie łapeczkę w górę i tak dalej. No to dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć, cześć.